Siemaneczko, moje koszkodany wyrabiają się powoli. Bez wędki, zgoniłem je tylko wędką. Wędka leży. Coś tam latają. Coraz lepiej to wygląda. Dzisiaj drugi raz gonione. One już zaczynają ładnie pracować. Jakieś efekty tego widać. Także źle nie jest. I o to chodzi. Nie rozwalają się, a tu jeszcze jeden zjeżdża. Ale radzą sobie całkiem. Wczoraj u taty głębie nie wiedziały, co się dzieje. Zobaczyły jastrzębia na wędce. Szok. Pierwsze minuty to nie wiedziały, co mają z sobą zrobić. Rozpryskiwały się na wszystkie strony. Ale już później było lepiej. Dobra, krótki filmik. Później jeszcze coś na pewno dogram. Następne gonionko wieczorkiem. Także coś na pewno dogramy. Dobra, pozdrawiam. Godzina 19, panowie. Jedziemy z koksem znowu. Chodzą. Nie mają wyjścia. Teraz się fajnie zrobiło, chłodno. Mogą sobie trochę polatać. Nie zaszkodzi im. Wiaterek się uspokoił. Jest elegancko. Niebo ładne. Mogą latać. Batce na razie stoi. Profilaktycznie, żeby wiedziały, że mają latać, a nie siedzieć. Dzisiaj pozwalałem młode z gniazd. Jeszcze ich jest trochę. Wszystkie jajka już teraz wyrzucam. Koniec z lęgami. Pierdalają. Koniec lęgów. Jeszcze tam spod krótkich jajek mają kilka podłożonych, ale to tylko do wylęgnięcia się i do odchowania. Zamykamy gniazda i ogień z nimi. Nie będzie ściemniania. Młodym zrobimy locik. Na spokojnie, zaczniemy od kilometra, żeby się przyzwyczaiły, wiedziały, o co chodzi. A później coraz więcej. Będziemy im dokładać trasy. Nie ma, że boli. Młode maksymalnie do 15, więcej nie będę ich męczył. Na przyszły rok coś tam będzie. Więcej gołębi. Tak na pewno coś się pogubi na lotach. Norma. A stare pójdą do 30 nawet. Jak będzie taka potrzeba. O, tu cepel jest mój. To jest kurwa ściemniacz. Polata. I później tu na jesiona. Cyk. Trasie. Gołębie siądą, to wtedy zlatuje. Cwaniaczek. One się troszkę podniosły. Ale dobrze. Dobra, krótki filmik. Ściągamy bata. Starczy im. Tworzę im skoki, bo
tu jeszcze? Takie młodziki, berlinek jaki młodziutki. A na razie wszystko jeszcze do rozlatania. Szwanców młodych tu jest 4, takich już zaraz będą latały. Murzynów trochę, mówię, jest około 40 gołębi jeszcze jest takich młodych do przyuczenia. Chodź, 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 ładnie siadły. Widzę, że jastrząbek już się poczęstował. Bociana mi pociągnął. Skórkowaniec niebieskiego. O, cepel już. Widzicie? Cwaniaczka. Z drzewa zjechał. Bociana mi pociągnął. Chyba musiał go wczoraj trzepnąć, bo nie ma go. Te pocztowe też ich tu nie widzę. Tych milków. A jest jeden tutaj. A drugi jest. Nie, to nie ten. Jeden jest tu, a gdzie jest drugi? Czyżby też już się Kuba nim zaopiekował? Wszystko możliwe. Zaraz zobaczymy. No, nie widzę tego drugiego pocztowego milka. Może jego skurwiel pociągnął już. No się zacznie teraz z jastrzębiami utrapienie. No tu takich młodych trochę jest pozwalanych. Jeszcze jest trochę w gniazdach. Także krymki, o, są już takie, latają. Tam jest drugi. Tam na dole karmią trzeciego. Tam jest czwarty. Staluszek się chowa. Mój maluszek, o, już jest taki. Będzie ładny gołąb z niego. O, chyba jastrząb. Będę zobaczyć, bo kurwa macie. Będzie zaraz prał jebaniec. No, to dzikus, tam dzikus. Kubusia nie widziałem. Dobra, damy pauzę. Myślałem, że go pociągnął u bury, ale nie, przyleciał. Nie było go. Pocztowego. Właśnie tego milka, co mi brakowało. Ale jest. Chodź, 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 chodź. Gdzieś go wygonił, ale wrócił. Widać, że wystraszony gołąb. Nie chce usiąść. Siadł na dom. Siadł na dom. O, leci. Chodź, 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 chodź. Boi się. O, zeszedł. Zeszedł. Oko, tata. Gdzie te oko? Co tam jest w tym oku? Może mrówka je wlazła? Albo nie. Coś musiało być na rzeczy. Bociana brakuje, bociana pociągnął. Ale dobrze, jeszcze trochę, jak wszystko dobrze pójdzie, to o, o, już się, już, już, już coś się dzieje. Nie, te grzywacze nadleciały. Sroka nam skrzeczy. Zaraz zobaczymy, czym ona tam skrzeczy. Nas krzyczała, bo cepel siedział na jesieni. Ona tu już się zaraz krzyczała. Milek jest, no jest dobrze. Teraz dostał jeść. Zaraz zamykam towarzystwo.
O, sąsiada Murzyn już siedzi. Łajza. Mewek ten niebieski sam je, lata. Jest dobrze. Tak to wygląda, panowie. Wszystkie jedzą. Dobra. Zamykamy towarzystwo, żeby nie kusić Kubusia. I tyle. Skubaniec wszystko wybierze. Dobra. Pozdrawiam. I do następnego, panowie. Pozdrawiam.